Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o przewidywanym terminie powrotu do gry pierwszej i drugiej ligi. Jak czytamy w komunikacie Departamentu Rozgrywek Krajowych, wznowienie rozgrywek Fortuna I Ligi oraz II Ligi nastąpi w okresie pomiędzy 30 maja a 6 czerwca 2020 roku. Będący na czwartym miejscu ligowej tabeli Radomiak nie może się doczekać powrotu na boisko. Na razie jednak nie są znane szczegóły tego procesu. Na pewno ucieszył nas komunikat PZPN-u w sprawie wznowienia rozgrywek Fortuna I Ligi, ale ciągle nie ma takiego pewnego harmonogramu, kiedy dokładnie i na pewno to się wydarzy. Czekamy na takie informacje niecierpliwie i zapewne niedługo one się pojawią. Nie zmienia to faktu, że piłkarze, trenerzy, cały klub chcemy wznowić rozgrywki, ale zachowując oczywiście wszystkie środki ostrożności, jak na razie nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Zdaniem PZPN planowane jest rozegranie wszystkich zaległych kolejek, to jest od 23 do 34 i meczów barażowych z uwzględnieniem możliwości zakończenia sezonu 19-20 po 30 czerwca 2020 roku. Jak poinformował Damian Markowski, zawodnicy Zielonych nieustannie dbają o swoją formę. Nasi zawodnicy ciągle, oczywiście w miarę możliwości, są w treningu. Piłkarze dostali od sztabu szkoleniowego rozpiski do ćwiczeń indywidualnych, one są na bieżąco aktualizowane, zawodnicy są w stałym kontakcie z trenerem Dariuszem Banasikiem. Od poniedziałku, gdy znów można to robić na świeżym powietrzu, a nie w domu, na pewno to będzie to taki trening bardziej efektywny, ale wiadomo, nic nie zastąpi zajęć z prawdziwego zdarzenia z resztą drużyny. Wciąż nie wiadomo, kiedy zawodnicy mogliby powrócić do zajęć w grupach, tak jak ma to obecnie miejsce na przykład w klubach niemieckiej Bundesligi. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podkreślił, że przewidywanie tego typu działań w dłuższej perspektywie jest trudne. Taka droga wychodzenia z tych ograniczeń, ona nie może być widziana w jakiejś perspektywie długofalowej. Do 30 maja mamy jeszcze 6 tygodni i nie sądzę, żeby dzisiaj można było poważnie odpowiedzieć na Pana pytanie, czy to jest możliwe, czy nie. Natomiast z całą pewnością będziemy robić wszystko, aby to było możliwe. Obecnie nie wiadomo, na kiedy planowane są kolejne etapy stopniowego zdejmowania obostrzeń.